To jedna z naszych podstawowych potrzeb. Bez dostarczania organizmowi pożywienia nie jesteśmy w stanie przeżyć, jednak ludzkość dotarła do takiego punktu w swojej historii, kiedy produkuje więcej niż jest w stanie zjeść i wiele produktów jest po prostu wyrzucanych. W związku z masowym robieniem zapasów wielu ekspertów martwiło się, że jedzenie kupione w obawie przed zamknięciem sklepów trafi na śmietnik w wielu polskich domach. Wyrzucane do śmieci, kiedy gdzie indziej na świecie nadal nie uporaliśmy się z problemem głodu, to prawdziwa tragedia. Mamy tendencję do kupowania zbyt wielu rzeczy, których później nie wykorzystujemy, eksperci martwili się, że właśnie taki los będzie powszechnym widokiem po masywnych zakupach, na które udali się Polacy. Na śmietnikach to częsty widok. Znajdowane na śmietnikach pod dużymi sklepami to często główne źródło pożywienia osób bezdomnych. O ile pozbywanie się zepsutego towaru przez duże firmy, którym ciężko oszacować dokładnie, ile towaru zostanie sprzedane, jest jeszcze możliwe do zaakceptowania, o tyle trudno już zrozumieć to, że także w naszych domach wyrzucamy mnóstwo jedzenia. Firmy dodatkowo zmuszone są do przestrzegania surowego prawa, ale konsument pomoże już spożyć produkt kiedy chce. Zdjęcia śmietników pełnych jedzenia naprawdę powalają, a przecież nie trzeba wcale wyrzucać produktów. Można w łatwy sposób sprawić, że wykorzystamy wszystko, co kupimy. Dalsza część z tekstu pod galerią. Podczas kwarantanny nauczymy się wiele nowych rzeczy. Zapasy poczynione przez niektórych Polaków robiły wrażenie. Wózki pełne jedzenia, które mogłoby wykarmić głodną armię, a przeznaczone było tylko dla jednej średniej wielkości rodziny. O ile produkty suche można przechowywać długo, o tyle warzywa i owoce często lądują w Warto tutaj skorzystać z wielu porad w modnym ostatnio duchu zero waste. Wystarczy pamiętać kilka prostych zasad, a ilość marnowanego przez nas jedzenia może zmaleć nawet do zera. Nie tylko natura się ucieszy, zyska na tym także nasz portfel. Najłatwiej zacząć od planowania tego, co będziemy jeść przez najbliższy tydzień. Jeśli będziemy wiedzieć, czego potrzebujemy, będziemy mogli zrobić świetną listę zakupów i kupimy tylko to, czego naprawdę potrzebujemy. Dwa. Odkryj w sobie żyłkę przedsiębiorcy to sztuka, ale planowanie wydatków związanych z kupnem produktów potrzebnych do przygotowywania obiadów to już zadanie zdolnego przedsiębiorcy. Koszty możesz obciąć także poprzez poprawne przechowywanie półproduktów. Im dłużej pozostaną świeże, tym dłużej będziesz mógł je wykorzystać. Pamiętaj też, że praktycznie wszystko nadaje się do przetworzenia. W internecie jest pełno ciekawostek do nietypowego skorzystania z pozostałości produktów, które często wyrzucamy. Na przykład usy z kawy możesz łatwo zamienić w domowy PL link. Myśl, dzięki temu jedzenie nie trafi na śmietnik. Źródło,